Well, good afternoon, everyone. Dzień dobry wszystkim. It's a great privilege for us to be here today. To duży przywilej, że możemy tutaj dzisiaj być. I want to thank Pastor Christoph and his lovely wife. Dziękuję pastorowi Krzysztofowi, for inviting us to share the pulpit on this occasion. Jego uroczej żonie za to, że może użyczyli nam dzisiaj pulpitu. My wife Cassiani is in the front row here also, joins me today. W pierwszym rzędzie siedzi moja żona Cassiani, która do mnie dzisiaj dołączyła. We're in Warsaw because this is the occasion of the opening of the academic year for the seminary, the Pentecostal seminary. Jesteśmy teraz tutaj w Warszawie z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej. And this is especially significant for us involved in the Messianic Jewish Bible Institute. A jest to szczególnie ważne dla nas, dlatego że otwieramy nowy instytut mesjanistyczny w tejże szkole. Because the seminary now is opening a Messianic Institute. No właśnie, szkoła, Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna otwiera w tym roku Instytut Mesjanistyczny. In our particular program, people will have opportunity to see the scriptures more in a Jewish perspective or a Hebraic perspective. I w ramach tego programu uczestnicy, studenci będą mogli spojrzeć na pismo właśnie z mesjańskiej perspektywy. I'd like to think that many who will involve ourselves in the program will find themselves prepared for Jewish ministry. Mam nadzieję, że wielu, którzy zaangażują się w zgłębianie tego programu, zaangażują się również później w służbę mesjańską. When I went to Bible College in the 1960s, kiedy w latach 60. byłem w szkole biblijnej, there was no preparation at all for Jewish ministry. To nie było w tamtym czasie żadnego przygotowania do służby mesjańskiej. So we would just have to learn everything the hard way. Więc musieliśmy po prostu wypracować wszystko ciężkim w pocie. I became a believer in 1962. W 62 roku nawróciłem się do Chrystusa. At the age of 14. I miałem wtedy 14 lat. And 4 months later God called me into Jewish ministry. 4 miesiące później Pan Bóg powołał mnie do służby mesjańskiej. Of course I would have to finish high school and Bible college first. No oczywiście wcześniej musiałem skończyć liceum i szkołę biblijną. And we entered into full-time Jewish ministry in 1970. I w 1970 rozpoczęliśmy pełnoetatową służbę mesjańską. Which means now we are in our 49th year of Jewish ministry. Co by oznaczało, że teraz wkraczamy w 49 rok naszej pracy. We discovered over the years many people have a serious misconception regarding the Jewish people. I w trakcie tych wszystkich lat odkryliśmy, że wiele ludzi ma złe postrzeganie spraw dotyczących Żydów. Even in Bible college in our theology classes. Nawet w szkole biblijnej w ramach zajęć z teologii. Very good theological teachers were ready to dismiss Israel as having any ongoing significance in God's program. Wielu naprawdę znakomitych wykładowców teologii było gotowych, by odsunąć na bok Izrael jako ten, który już nie ma znaczenia dla Bożego planu. Or if they were of the opinion that Israel would have significance. Były też takie opinie, że Izrael miałby znaczenie. It would only be in the utopian future. I że gdyby miał mieć takie znaczenie, to tylko się odnosi do jakiejś utopijnej wizji przyszłości. Somehow during the millennium. Gdzieś może w czasach milenijnych. But at the present, Israel was not really involved. God had no particular passion for Israel at the moment. Ale uważali, że współcześnie Bóg nie ma specjalnego przekonania i pasji dla realizacji powołania Izraela. So when we began Jewish ministry in 1970, więc kiedy w 1970 rozpoczęliśmy służbę mesjańską, we knew that we could not carry many of the traditional ideas into Jewish ministry. Wiedzieliśmy, że nie możemy wprowadzić wielu z tych tradycyjnych, tego tradycyjnego sposobu myślenia w służbę. And expect to see a positive Jewish response to Jesus. A jednocześnie oczekiwać pozytywnej odpowiedzi ze strony Żydów w stosunku do Jezusa. If you imagine somehow that Paul the apostle is anti-Jewish, gdybyście sobie wyobrazili, że w jakiś sposób, że apostoł Paweł jest antyżydowski, that he hates all Jewish things, że nie znosi, nienawidzi wszystkiego, co ma związek z Żydami, that the Torah is passé, że Tora już jest jakby taka trochę niepopularna. And there's no ongoing significance for Israel. I że Izrael w zasadzie nie ma już jakiegoś specjalnego znaczenia. And Jewish people who come to faith in Jesus now must forget their Jewish.
a Żydzi, którzy przychodzą do wiary w Jezusa, powinni w ogóle zapomnieć o swoich żydowskich korzeniach and become practicing Gentiles. I stać się praktykującymi jakby poganami, którzy stali chrześcijanami. No to takie podejście niekoniecznie przysporzyłoby wierzących spośród Żydów. It's important for us to have a good understanding of the Apostle Paul's theology of Israel. Ważne, żebyśmy mieli właściwe, prawidłowe zrozumienie teologii Pawła, jeśli chodzi o Izrael. It's important for us to understand that the book of Galatians is not Paul's condemnation of all things Jewish. Ważne, żebyśmy zrozumieli, że Pawła list do Galatów to nie jest jakieś jedno wielkie karcenie tego wszystkiego, co żydowskie. Paul's condemnation was not of all things Jewish. Paweł nie zaprzeczał, nie potępiał wszystkiego tego, co żydowskie. His condemnation was of cultural imperialism. On potępiał taki imperializm kulturowy. It happened that the Jewish believers were guilty of cultural imperialism. No, oczywiście zdarzało się tak, że liderzy żydowscy byli temu winni. So he faulted those Judaizers for their cultural imperialism. Więc on zwalczał tych liderów żydowskich za ich imperializm kulturowy. But he had every expectation of Jewish believers continue to enjoy the things of Jewish life. Ale oczekiwał też, że Żydzi, którzy przychodzą do Jezusa, będą dalej cieszyć się jakby swoją kulturą, swoimi zwyczajami żydowskimi. And whereas Jewish things have no relevance to salvation, i choć te wszystkie żydowskie rzeczy nie mają znaczenia dla zbawienia, they are certainly within the bounds of lifestyle, Jewish lifestyle. To one są częścią żydowskiego stylu życia. But I want us now to come to Romans chapters 9, 10 and 11. Ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pochylili nad rozdziałami 9, 10 i 11 listu do Rzymian. The first 8 chapters of the book of Romans deal with very heavy theological matters. Pierwsze 8 rozdziałów listu do Rzymian to jest taka twarda teologia. Chapters 12 to 16 deal with more practical issues. Rozdziały 12 do 16 to praktyczne zastosowanie. But here in Romans 9, 10 and 11 we see Paul's theology of Israel. Ale w 9, 10 i 11 rozdziale Paweł rozwija swoją teologię dotyczącą Izraela. So let's read now the first 5 verses of Romans chapter 9. Więc przeczytajmy pierwsze 5 wersów 9 rozdziału. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu, bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała Izraelitom. Z nimi łączy się usynowienie i chwała, przymierza i nadanie prawa, służba przy ołtarzu oraz obietnice. Do nich należą ojcowie i z nich według ciała wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. On the day of Pentecost we see 3,000 Jewish people come to faith in Yeshua. W dniu Pięćdziesiątnicy widzimy, jak 3,000 Żydów przychodzi do wiary w Chrystusa. Later the same week, another 5,000 Jewish people come to faith in Yeshua. Później w tym samym tygodniu 5,000 przychodzi do wiary w Yeshua. History tells us that the first 50,000 believers in Jesus were all Jews. Historia mówi nam, że pierwsze 50,000 wierzących w Jezusa to byli Żydzi. And so we see there is this great awakening, a revival among the Jewish people embracing Yeshua as Messiah. Widzimy więc to wielkie przebudzenie wśród ludu żydowskiego, którzy przyjmują Jeszuę. But over the course of time we know that the religious leadership affected prejudice against Yeshua. Ale z czasem widzimy też, że liderzy żydowscy zaczęli wprowadzać pewnego rodzaju uprzedzenia w stosunku do Jeszui. And even as the numbers of the church grew in the Gentile communities, i choć nawet kościoły rozrastały się w pogańskim środowisku, after some decades the numbers began to decline in the Jewish world. To te liczby w świecie żydowskim w ciągu następnych dekad i wieków zaczęły spadać. So that even by Paul's day it was clear that the majority of Jewish people were not going to be responsive immediately to Yeshua. Więc nawet w czasach Pawła było to już jasne, że większość żydowskiego świata nie będzie tak łatwo odpowiadać na wezwanie Yeshui. And the Apostle Paul expresses his heartbreak about this issue in Romans chapter 10, the first 4 verses. I w 10 rozdziale Paweł wyraża, że jego serce jest złamane taką postawą. Please read. Chapter 10, first 4 verses. Bracia,
Pragnieniem mojego serca i treścią mojej modlitwy do Boga jest ich zbawienie. Przyznaję bowiem, że mają gorliwość dla Boga. Nie opiera się ona jednak na właściwym poznaniu. Nieświadomi, na czym polega sprawiedliwość Boża, skupieni na stanowieniu własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Tymczasem końcem prawa jest Chrystus, by sprawiedliwość zyskiwał ten, który wierzy. So we see here the apostle's heart for Israel. Widzimy tutaj, jakie ma Paweł serce w stosunku do Izraela. And his clear conviction that Israel needs to come to faith in Yeshua. I ma bardzo jasne przekonanie, że Izrael musi przyjść do wiary w Yeshua. His grand hope for the salvation of Israel comes in chapter 11. W 11 rozdziale on ukazuje, jak wielką ma nadzieję na to, że Izrael przyjdzie do wiary w Jezusa. Where he says in no uncertain terms, all Israel shall be saved. Gdzie mówi o tym, że cały Izrael będzie zbawiony. But he makes it well, wants to make it clear to the Roman believers. Ale chce, by to było jasne dla wierzących z Rzymu. That God has not rejected his people Israel. Chce, żeby to było jasne, że Bóg nie odrzucił swojego ludu Izraela. And we see him saying this twice. Widzimy, jak mówi o tym dwukrotnie. In chapter 11, the first two verses. W pierwszych dwóch wersetach 11 rozdziału. Please, if you'll read those. Pytam zatem dalej, czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina. Bóg nie odtrącił swego ludu, który uprzednio przygarnął. So here we see, he says, God has not rejected his people whom he foreknew. Widzimy, jak Paweł mówi tutaj o tym, że Bóg nie odrzucił swojego ludu. And in traditional Hebrew patterns of thought, i w tradycyjnym hebrajskim sposobie myślenia, when something is said twice, gdy coś jest powtarzane dwukrotnie, it's for grand emphasis, to dlatego, żeby podkreślić, jak jest to ważne. Exponential meaning. To jest takie szczególne znaczenie. So when he says God has not forsaken his people or abandoned his people, kiedy mówi o tym, że Bóg nie porzucił, nie zapomniał o swoim ludzie, it makes it clear that God's commitment to Israel is forever. To staje się to jasne, że Boże zobowiązanie, jakie powziął w stosunku do Izraela, jest wieczne. But as we say, even in Paul's day, it was clear that most Jewish people were Yeshua resistant. Ale nawet właśnie w czasach Pawła było już jasne, że większość narodu żydowskiego opiera się Bogu. But Paul considers Israel's resistance to Yeshua to be of a temporary nature. Ale Paweł uważał, że ten opór jakby establishmentu, władzy jest tymczasowy. This is a temporary problem. To jest czasowy problem. And so Paul now wants to put a perspective on this real problem. I Paweł chciał nadać właściwą perspektywę temu, co stanowi rzeczywisty problem. Now we saw in chapter 10 that Paul is quick to establish his own anguish of heart. W 10 rozdziale widzimy, że Paweł jasno mówi o tym, jak niespokojne jest jego serce. That the larger Israel is still God defiant. Dlatego, że większa część Izraela wciąż sprzeciwia się Bogu. In not embracing Yeshua as God's anointed, appointed King of Israel. I nie przyjmuje Yeshua jako wyznaczonego przez Boga namaszczonego króla Izraela. I mean, remember that Yeshua was God's idea. Pamiętajmy o tym, że Yeshua to jest Boży pomysł. God is the one who appointed and anointed Yeshua to be the Messiah of Israel. To Bóg wyznaczył i namaścił Yeshua, by był królem Izraela. To defy God's decision and appointment. To, by odrzucać Bożą decyzję w tym, na kogo wskazał. Is in fact to defy God. To sprzeciwiać się Bogu. And so this is a very important problem. I to jest poważny problem. And so Paul points up the fact that in spite of the fact that Israel has a national role as God's children. I Paweł mówi o tym, że pomimo tego, że Izrael ma określoną rolę jako adoptowane Boże dzieci. In spite of the fact that Israel are the inheritors of the divine glory. Pomimo tego, że są spadkobiercami Bożej chwały. Theirs are the covenants and the Torah. Spadkobiercami przymierza i Tory. There's the temple of Avodah or worship. Że są spadkobiercami świątyni Avodah i kultu. To Israel belong the promises and the patriarchs. To do nich należą obietnice. With all of that reality, i biorąc to wszystko pod uwagę, somehow they have yet missed the grandest revelation of God
in human history. Jednocześnie w jakiś niepojęty sposób oni przegapili największe objawienie Boga w historii ludzkości. The person and ministry of Yeshua, the Jewish Messiah. Przegapili osobę i służbę Jeszui Mesjasza. Now this catastrophe is not to be perceived as a failure of the word of God. Tej katastrofy nie można postrzegać jako porażki Bożego słowa. The failure rather lies with those who are refusing to properly function as children of the Abrahamic promise. Ta porażka dotyczy bardziej tych, którzy odmówili funkcjonowania jako prawidłowi postępujące dzieci obietnicy. God has not failed, men have failed. To nie Bóg zawiódł, to ludzie zawiedli. In fact, God will never fail. W zasadzie Bóg nigdy nie zawodzi. And his promises will never fail. I jego obietnice nigdy nie zawiodą. And he never goes back on his word. I on nigdy nie cofa danego słowa. And he never accepts defeat. I nigdy nie przyjmuje porażki. And what he has committed for Israel, he will perform. I to, co obiecał Izraelowi, to spełni. Even if it should take generations or centuries. Nawet jeśli zajmie to pokolenia bądź wieki. Even if it should take millennia. Nawet gdyby miało zająć tysiąclecia. Time is a problem for man. Time is never a problem for the eternal one. Czas jest problemem dla ludzi, ale on nigdy nie jest problemem dla wiecznego. But those who are not walking in Abrahamic faith. Ale ci, którzy nie chodzą w wierze Abrahama, cannot really justify themselves as legitimate members of Israel's promised seed. W zasadzie nie mogą uzasadnić swojej tożsamości jako prawowitych spadkobierców nasienia Abrahama. And he goes on in verses 10 through 13 in chapter 9. I w rozdziale 9, wersety 10 do 13 czytamy tak. To indicate that the DNA of a patriarch earns no merit with God. Czytamy o tym, że posiadanie samego DNA patriarchy nie robi na Bogu wrażenia. God's divine grace and mercy cannot be manipulated by magical human religious agendas. Boża łaska i Boże miłosierdzie to nie jest coś, czym można manipulować przy pomocy jakichś ludzkich planów. Or deliberately fostered cultural claims. Czy w jakiś sposób kultywowanego kultu. Rather, God's mercy and grace are divinely extended to those willing to be obedient to God. Boża łaska i miłosierdzie są okazywane tym, którzy decydują się być posłuszni Bogu. Willing to accept his revelation. Są chętni przyjąć jego objawienie. Willing to cooperate with God in the expansion of his glory in the earth. Chcą współpracować z Bogiem, by objawiać jego chwałę na ziemi. So in spite of whatever human decrying there may be to the contrary, więc niezależnie od tego, co mogą mówić ludzie, no matter what the theologians may say, niezależnie od tego, co mogą mówić teologowie, no matter what the Greek philosophical thinkers may say, niezależnie od tego, co mogą mówić greccy filozofowie, on whatever basis, i jakąkolwiek mają ku temu podstawę, it is not man, but it is God who makes the authoritative and binding grace and mercy decisions. To nie ludzie, ale Bóg podejmują decyzje dotyczące łaski i miłosierdzia. God will patiently make his graces known even to those who have been previously God defiant. Bóg wiernie okaże swoją łaskę nawet tym, którzy wcześniej się mu sprzeciwiali. God defiant Jewish people? I zarówno Żydzi, którzy się sprzeciwiali Bogu? God defiant Gentile people? Czy poganie, którzy się sprzeciwiali Bogu? God patiently demonstrates his rich mercies in time and eternity. Bóg cierpliwie będzie okazywał swoją łaskę w czasie i w wieczności. And even among a God-resisting majority within Israel, nawet wśród opornej na Boże działanie większości Izraela, God will always be saving a remnant of Israel. Bóg zawsze ocali, zbawi wierną resztkę. Even while his hand remains extended to all of Israel's children. Choć jego ręka będzie wyciągnięta nad wszystkimi dziećmi Izraela. Now the pursuit of God's righteousness, to dążenie do osiągnięcia Bożego usprawiedliwienia, by the most earnest or noblest of efforts, przez podejmowanie nawet najszczerszych wysiłków, always ends in failure. Zawsze kończy się porażką. Receiving righteousness as a gift of God by faith in Yeshua, otrzymanie usprawiedliwienia przez wiarę w Boga, wiarę w Yeshua, either for Jewish people or for Gentile Greeks, jest darem zarówno otrzymywanym czy przez Żydów, czy przez pogan. It's just too simplistic. Dla wielu było zbyt proste. And receiving Yeshua's or righteousness through faith in Yeshua,
i otrzymanie usprawiedliwienia po prostu przez wiarę w Jeszuę was an offensive stumbling block to sophisticated thinkers. Stało się kamieniem obrazy dla tych ludzi, którzy potrzebowali bardziej wysublimowanego sposobu myślenia. In spite of what they were able to see in terms of life changes in the people around them. Pomimo, że widzieli, jak zmienia się życie tych, którzy przyjęli Jezusa wokół nich. Now in chapter 10, Paul reiterates his own passion for Israel's salvation. W rozdziale 10 Paweł ponownie wyraża swoją pasję dla zbawienia Izraela. He has no doubt of Jewish religious zeal. On nie poddaje w wątpliwość gorliwości żydowskiej. But points out that such zeal is not based on the fullness of God's revelation. Ale podkreśla, że ta gorliwość nie opiera się na pełnym objawieniu Bożym. I mean, you don't understand what God wants if you ignore Yeshua. Nie rozumiesz, czego chce Bóg, jeśli ignorujesz Jeszuę. You're not walking in divine light if you're ignoring Yeshua. Jeśli ignorujesz Jeszuę, to nie chodzisz w boskim świetle. There's no reason for hope for salvation apart from Yeshua. Nie ma nadziei na zbawienie bez Jeszui. One cannot depend upon his own ethical behavior. Nie można polegać tylko na swoim etycznym zachowaniu. The performance of mitzvot or good deeds in the Jewish world cannot merit divine favor. Bycie wiernym jakimś etycznym zasadom, postępowaniu nie może zyskać Bożej przychylności. And this is where Paul says the Jewish community or the Jewish elites missed the mark. I tutaj Paweł mówi, że tutaj właśnie ta żydowska elita, liderzy przegapili, o co chodzi. Because they really didn't understand the righteousness of God. Bo nie byli w stanie zrozumieć sprawiedliwości Bożej. The righteousness of God is the righteousness that he demands. Sprawiedliwość Boża to jest sprawiedliwość, której On wymaga, it's a righteousness that belongs to him, która należy do Niego. And it's beyond the reach of men. I człowiek nie może jej sam uzyskać. Therefore, the righteousness that God wants men to have, dlatego ta sprawiedliwość, którą Bóg chce, żeby człowiek miał, is the righteousness that only he can gift to them. To jest ta sprawiedliwość, którą On może tylko podarować. And he gives his righteousness, a On daje swoją sprawiedliwość only to those who trust in Yeshua. Tylko tym, którzy ufają Jeszui. Israel needs Jesus. Izrael potrzebuje Jezusa. And Israel has no hope apart from Jesus. I nie ma nadziei dla Izraela bez Jezusa. God richly blesses and saves those who calls on the name of Jesus. Bóg w bogaty sposób błogosławi tych, którzy wzywają imienia Jezusa. And they are the ones who escape shame. I to oni są tymi, którzy unikną wstydu. But only those who have heard the gospel message. Ale tylko ci, którzy usłyszeli przesłanie Ewangelii. And responded to the message they've heard from those who were sent to them. I odpowiedzieli na to przesłanie, które usłyszeli od tych, którzy zostali do nich posłani. Only the hearers of the gospel are able to respond and believe. Tylko słuchacze Ewangelii są w stanie odpowiedzieć i uwierzyć. Only the ones hearing the gospel are able to have faith and experience the faith result of salvation. Tylko ci, którzy słuchają Bożego Słowa dotyczącego Jeszui, mogą odpowiedzieć z wiarą i oglądać płynące z wiary rezultaty. Certainly the proclamation of the gospel can generate envy and anger. Oczywiście głoszenie Ewangelii może też wywołać zazdrość i złość. Sometimes in spite of the great accomplishments or what is seen in the lives of others. Nawet pomimo tego, że oglądamy to, co się dzieje w życiu innych. Yet God's hand remains extended to a temporarily resistant majority in Israel. A mimo to, Boża ręka jest wciąż wyciągnięta nad tą opierającą się częścią Izraela. And I can tell you that over 49 years of Jewish ministry. I mogę wam powiedzieć, że przez te 49 lat służby. As we have proclaim the gospel as it is. Kiedy głosiliśmy Ewangelię taką, jaka ona jest. And demonstrated the real Jesus to the Jewish world. I pokazywali żydowskiemu światu prawdziwego Jezusa. And lived and moved and had our being in the power of the Spirit. I żyliśmy i poruszaliśmy się w mocy Ducha Świętego. And walked by the leading of the Spirit and under the anointing of the Spirit. I chodziliśmy w poruszeniu i w obdarowaniu Ducha Świętego. We've seen Jewish people from all walks of life come to faith in Jesus. Widzieliśmy
mieliśmy Żydów z przeróżnych środowisk, jak przychodzili do Jezusa. Whether they be Orthodox Jews, czy byli ortodoksyjnymi Żydami, czy bardzo takimi sekularyzowanymi, whether they claim to be atheistic or agnostic, czy twierdzili, że są ateistami czy agnostykami, whether they be Jewish drug addicts, niezależnie od tego, czy byli uzależnionymi od narkotyków peoples, Żydami, czy byli hedonistami, educated, uneducated, wykształceni, niewykształceni, American, Russian, Israeli, Amerykanie, Rosjanie, Izraelici. We've seen Jewish people across the Jewish spectrum come to faith in Jesus. Widzieliśmy wszystkich ludzi z żydowskiego pochodzenia w różnych wydaniach, jak przychodzili do Jezusa. But only when they hear the gospel. Ale tak się dzieje tylko kiedy słyszą Ewangelię. Only when somebody proclaims the gospel to them. Kiedy ktoś głosi im Ewangelię. And for too often Christians have believed. I zbyt często chrześcijanie wierzyli. That Jewish people are beyond the pale. Że Żydów już, to już nie warto się zwracać. That God has washed his hands of the Jews. Że Bóg już z nimi skończył. That the church has completely replaced Israel in God's program. Że Kościół zastąpił Żydów w tym Bożym programie. We don't need to worry about the Jews anymore. Że nie musimy się już martwić o Żydów. Or they have their own kind of covenant with God. They don't need Jesus. Że oni mają swój własny rodzaj przymierza z Bogiem, że oni nie potrzebują Jezusa. Listen, God has no plan B for the Jewish people. Posłuchajcie, Bóg nie ma planu B dla Żydów. Jesus is the only hope for all of Israel. Jezus jest jedyną nadzieją dla całego Izraela. There is no salvation apart from faith in Jesus. Nie ma zbawienia poza wiarą w Jezusa. There is no receiving God's righteousness apart from faith in Jesus. Nie można przyjąć Bożej sprawiedliwości bez wiary w Jezusa. And as we have gone conveying a New Testament message that is Jewish friendly. I w miarę jak pokazywaliśmy przesłanie Nowego Testamentu jako przyjazne dla Żydów. Helping them to understand that the New Testament does not require social suicide of Jewish people. Pomagaliśmy im zrozumieć i zobaczyć, że przyjęcie Nowego Testamentu nie wymaga od nich samobójstwa społecznego. Or cultural abandonment of all things Jewish. Albo porzucenia wszystkiego, co żydowskie w kulturze. But they can live like the apostles. Ale mogą żyć tak jak apostołowie. In fidelity and faithfulness to Jewish life. W wierności w żydowskiemu stylowi życia. While acknowledging Yeshua as the king, as the leader of Israel. Uznając jednocześnie Jeszua jako króla, lidera Izraela. Now as we move into Romans chapter 11. I w miarę jak przesuwamy się do 11 rozdziału. Paul, as I pointed out, makes doubly clear. Paweł podwójnie tam jasno podkreśla. That God has not rejected his people. Że Bóg nie odrzucił swojego ludu. I would like you to turn to the person next to you. Zwróćcie się do osoby, która siedzi obok was. And I want you to look them right in the eye. Spójrzcie tej osobie w oczy. And I want you to say to them. I powiedzcie. God has not rejected his people. Bóg nie porzucił swojego ludu. I'd like you to say it a little bit louder. Może trochę głośniej. This time with heart. A tym razem powiedzcie to jeszcze raz, tylko tak jakbyście naprawdę w to wierzyli. Bóg nie porzucił swojego ludu. God has not forsaken the people that he has foreknown and labored with for centuries. Bóg nie zapomniał i nie odrzucił ludzi, z których znał i z którymi pracował przez wieki. Israel has stumbled over the simplicity of God's gift of righteousness. Izrael potknął się na tej prostocie Bożego daru sprawiedliwości. The righteousness that comes in its simplicity with faith in the Messiah Jesus. Daru sprawiedliwości, który przychodzi w swojej prostocie wiary w Jezusa. But Israel's fall did not mean that they fell off a cliff. Ale to, że Izrael się potknął, to nie oznacza, że spadł w przepaść. That they fell into a bottomless pit. Że wpadł w jakiś po prostu głęboki dół. And are hopeless somehow of redemption. I że już nie ma dla nich nadziei na zbawienie. No, the kind of fall that Paul speaks of here. Rodzaj upadku, o którym tutaj Paweł mówi, is that they tripped and fell down. To tak jakby się potknęli i upadli. But they are able to pick themselves up. Ale mogą się pozbierać. In repentance. I wejść w pokutę. Dust themselves off. Otrzepać się z kurzu. And now get on the road for God again. I wstąpić znów na drogę razem z Panem. This is what Paul is expecting to happen. I właśnie tego Paweł oczekuje. And expecting to happen soon. I oczekuje, że to się wydarzy soon szybko. And very soon Israel will be on the path to full recovery. Że wkrótce Izrael wkroczy na tą ścieżkę do pełnego uzdrowienia. The fact is, preaching to God-fearers. W rzeczywistości to głoszenie bogobojnym Żydom. Those Gentiles who are now
have evidence of the Holy Spirit's anointing upon their lives. Głoszenie tym, którzy uwierzyli w Jezusa i którzy teraz mają namaszczenie nad swoim życiem. The uncircumcised Gentiles. Tym nieobrzezanym także poganom, którzy działają, poruszają się w namaszczeniu Ducha Świętego. They have the ability, they have the effect of making Jewish unbelievers quite jealous. Obserwowanie takich ludzi może powodować, że Żydzi zaczynają być zazdrośni. And spiritually hungry, they have the same kind of experience in God themselves. I duchowo głodni takiego samego doświadczenia z Bogiem. The experience that we know. Doświadczenia, które my znamy. Of intimacy with God. Doświadczenia bliskości z Bogiem. Of being in the prayer closet. Bycia w tej izbie modlitwy z Bogiem. And having the Holy Spirit come and minister to us. I tego, jak Duch Święty przychodzi i nam usługuje. And our spirit embracing the Spirit of God. A nasz Duch przyjmuje Ducha and Bożego. Worshiping God in spirit and in truth. A my możemy uwielbiać Boga w duchu i prawdzie. These are new covenant, New Testament realities. To jest rzeczywistość Nowego Przymierza. This kind of concept, this kind of experience is completely foreign to Jewish religion. Tego typu idea, tego typu doświadczenie jest kompletnie obce religii żydowskiej. But when Jewish people see the spiritual reality in Gentile believers. Ale kiedy Żydzi widzą tą duchową rzeczywistość w nawróconych poganach. Who are full of the Holy Spirit. Ludziach, którzy są pełni Ducha Świętego. Who are walking in the power of the Spirit. Którzy chodzą w mocy Ducha Świętego. They are provoked to jealousy. To wzbudza w nich zazdrość. Because they can see you have something they clearly do not have. Bo mogą zobaczyć, że ty masz coś, czego my nie you mamy. Have an experience, relationship with God that they know nothing about. Ty masz takie doświadczenie relacji z Bogiem, o którym oni nie mają pojęcia. And they become hungry for the same. I zaczynają być tego głodni. Now Paul goes on to ask a rhetorical question. Paweł kontynuuje, zadając retoryczne pytanie. If the Gentile nations have been able to benefit from the gospel, skoro pogańskie narody były w stanie skorzystać z tego przesłania Ewangelii, in spite of the temporary Jewish rejection of Yeshua, pomimo że Żydzi czasowo odrzucili Jeszuę, what kind of spiritual revitalization? To jakiego rodzaju duchowe poruszenie? What kind of global revolution? Jakiego rodzaju globalnej rewolucji? When the nations experience, will the nations experience when Israel comes to acknowledge and embrace Yeshua? Doświadczą narody wtedy, kiedy Izrael przyjdzie i uzna i przyjmie Jeszuę. Again, Paul asks. Paweł pyta ponownie tak. If God is able to take the unnatural and unwieldy branches from among the Gentiles. Skoro Bóg jest w stanie wziąć te nienaturalne, niepasujące gałęzie z pogan, and graft those gnarly branches, as it were, onto Israel's highly cultivated olive tree. I wszczepić te gałęzie do tego uprawianego drzewa oliwnego Izraela. How much easier would it be for God? To o ile łatwiejsze dla Boga. To restore the pruned Jewish branches onto their very own olive tree. Byłoby przyszczepienie ponownie tych przyciętych gałęzi żydowskich do ich własnego pierwotnego drzewa oliwnego. Paweł mówi, jeżeli Bóg może ocalić ciebie, what makes you think he can't save Jews? To dlaczego myślisz, że nie może zbawić Żydów? If he could put you and me onto Israel's olive tree, skoro wszczepił ciebie i mnie w drzewo oliwne Izraela, certainly he can take the branches that have been cut off and put them back onto their own olive tree. To z pewnością może wziąć te gałęzie, które zostały odcięte z tego drzewa i wszczepić je ponownie. And in spite of whatever gainsayers may mumble, i niezależnie od tego, co niektórzy ludzie mogą mamrotać, all Israel remains God's beloved. For the sake of the patriarchs. Cały Izrael pozostaje ukochanym przez Boga z powodu patriarchów. And in Romans 11, verses 28 and 29. I w 28-29 wersecie 11 rozdziału Rzymian. Paul wants to make it clear it must never be forgotten. Paweł chce jasno powiedzieć, that the God issued gifts and callings that have been entrusted to Israel. Że Bóg powierzył dary i powołanie nad Izraelowi. Are irrevocable. I że te dary i to powołanie są nieodwołalne. They are beyond recall. Nie można ich cofnąć. They cannot be voided. Nie można ich uchylić. These are decisions that God has made. To są
Boże decyzje, którą podjął. Plans he will implement. To są plany, które on zrealizuje. No matter how long it may require. Niezależnie od tego, ile to zajmie czasu. The Gentile Christian. Chrześcijanie z pochodzenia, pochodzący z pogan. The spirit-filled believer's role in Israel's redemption. Rola napełnionych Duchem Świętym chrześcijan. Is to be an instrument of God to provoke Israel to spiritual jealousy. To bycie narzędziem w rękach Boga, które prowokuje duchową zazdrość u Izraela. But Paul goes beyond that. Ale Paweł idzie dalej. And he offers a warning to Gentile believers. I ostrzega wierzących pochodzących z pogan. To not be arrogant against the Jewish people. By nie byli aroganccy w stosunku do narodu żydowskiego. Perhaps there was already in Rome some replacement theology going on, incipient replacement theology. Być może w Rzymie pojawiały się już jakieś pierwsze wątki teologii zastępstwa. And Paul is wanting to nip this in the bud. I Paweł stara się to uciąć u korzenia. This idea that the church has replaced Israel in God's program. Ten pomysł, że Kościół zastąpił Izrael w Bożym programie. So he goes on to indicate. Więc mówi dalej, wskazując na to, że that the entire foundation for Christian existence, że cała baza, podstawa istnienia chrześcijaństwa is based upon God's dealings with Israel. Opiera się na Bożym przymierzu z Izraelem. This is in verse 18. Czytamy o tym w wersie 18. In other words, without Israel, innymi słowy, bez Izraela, there is no messianic faith. Nie ma wiary mesjańskiej. Without Israel, no one has salvation. Bez Izraela nikt nie ma zbawienia. Christianity without its foundation in the Jewish scriptures, the Hebrew Bible, chrześcijaństwo bez swoich korzeni, bez swojej bazy w hebrajskiej Biblii, would be like a lost spacecraft somewhere in galaxies off. Byłoby jak jakiś taki mglisty statek zagubiony w odległej galaktyce. Disconnected from any reality. Odłączony od jakiejkolwiek rzeczywistości. Paul is making it very clear that the gospel and the whole message of God is based upon his relationship with Israel. Paweł bardzo jasno mówi o tym, że cała Ewangelia jest zakorzeniona, oparta o Boże przymierze z Izraelem. And he goes on. I mówi dalej. Verses 19 to 22. W wersetach 19-22. He issues a very stern warning to spirit-filled Christians, Pentecostals. Tutaj on wydaje takie surowe ostrzeżenie w stosunku do chrześcijan napełnionych Duchem Świętym. That they too will be cut off from Israel's olive tree. Że oni także mogą zostać odcięci od drzewa oliwnego Izraela. Unless they continue in God's kindness to Israel. Jeśli nie będą przejawiać tej Bożej dobroci w stosunku as, do Izraela. As ambassadors of his grace. I nie będą ambasadorami jego łaski. Clearly owners of the responsibilities upon the Gentile believers. On tutaj umieszcza odpowiedzialność na wierzących nie Żydach. To be communicators of God's grace to the whole house of Israel. By byli tymi, którzy przekazują Bożą łaskę, wiadomość o Bożej łasce dla całego domu Izraela. And Paul goes on to say that the satanic blindness. I Paweł mówi dalej o tym, że ta szatańska ślepota. The present hardness of heart. I obecna twardość serca. That has victimized the majority of Jewish people. Która w pewien sposób prześladowała większość narodu żydowskiego, will be overcome, że one będą przezwyciężone, when the spirit-filled believers walk in the fullness of their spiritual heritage. One będą przezwyciężone wtedy, kiedy wypełnieni duchem wierzący będą chodzić w pełni swojego duchowego dziedzictwa. When we fulfill our obligations of being conduits of God's grace. Kiedy wypełnimy to naszą odpowiedzialność, by channels być of his love, kanałami Bożej łaski i miłości. Beacons of his light. Będziemy tymi diakonami Jego światła. And walk in the power of the Spirit to demonstrate the life of God within us. I będziemy chodzić w Bożym świetle, by zademonstrować to Boże światło w nas. When we come into our fullness in the Spirit. Kiedy dojdziemy do naszej pełni w duchu. He says in verses 25 and 26, then all Israel shall be saved. To wtedy cały Izrael będzie zbawiony. In other words, innymi słowy, the salvation of all Israel, zbawienie całego Izraela, will be actualized stanie się faktem, when the spirit-filled Gentiles,
kiedy wypełnieni duchem poganie walking arm in arm with faithful messianic remnant będą pracować ramię w ramię z resztką Izraela, are fully exhibiting the beauty of Yeshua to the Jewish community, która jest ten, która uwierzy w Jezusa i w pełni pokażą piękno Jezusa żydowskiej społeczności. Genesis chapter 12 and Exodus chapter 19. W 12 rozdziale Księgi Rodzaju i 19 Księgi Wyjścia, the Psalms and the Hebrew prophets, w psalmach u proroków, all make very clear that God chose the Jews. Wszędzie czytamy jasno o tym, że Bóg wybrał Żydów. But why did God choose the Jews? Ale dlaczego Bóg wybrał Żydów? He chose the Jews because he loved the Gentiles. Bóg wybrał Żydów, ponieważ kocha pogan. He needed to have a people upon whom he could pour out his anointing and training and use them to impact the world. Potrzebował ludzi, nad którymi mógłby rozciągnąć swoje namaszczenie i wysłać ich do całego świata. I am so happy that your congregation under the leadership of Pastor Christoph. Bardzo się cieszę, że ten kościół pod wodzą pastora Krzysztofa have joined arms with the Pentecostal Seminary. Złączył wysiłki z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną. Have joined arms with the Messianic Institute of MJBI. Złączył wysiłki z Mesjańskim Instytutem Biblijnym. That we can work together arm in arm. Byśmy mogli pracować ramię w ramię. To see the salvation of Israel in our own generation. By w naszym pokoleniu oglądać zbawienie Izraela. There never was a reason for this to be delayed. Nigdy nie było powodu, by to było opóźnione. The generation of Pentecostal believers who walk in the fullness of the Spirit. To pokolenie wierzących, napełnionych Duchem Świętym, chodzącym w pełni Ducha Świętego. To pokolenie, które zobaczy, jak cały Izrael będzie zbawiony. We need to move forward on all evangelistic fronts. Musimy iść do przodu na wszystkich frontach ewangelizacji. Simultaneously and at full throttle. Jednocześnie i na pełnej prędkości. But we need to recognize too Paul's inspired perspective. Ale musimy także dostrzegać tę Pawła perspektywę. That the ultimate key to the successful revitalization of the world. Że takim ostatecznym kluczem do przebudzenia świata is the spiritual redemption of Israel. Jest duchowe odkupienie Izraela. If Paul, an apostle to the Gentiles, skoro Paweł, którego nazywamy apostołem pogan, always made it his ministry priority to preach to the Jew first. Zawsze u niego priorytetem było głoszenie najpierw do Żydów. That we need to understand that Jewish evangelism and Israel's redemption. To musimy zrozumieć, że ewangelizacja Żydów i zbawienie Izraela is very near and dear to the heart of God. Są bardzo bliskie i bardzo drogie Bożemu sercu. God's promises will still find their fulfillment. Boże obietnice znajdą swoje spełnienie. Fulfillment with an Israel that is fully walking in the anointing of God. Znajdą swoje spełnienie w Izraelu chodzącym w pełni namaszczenia Boga. And I believe that spirit-filled messianic Jews and spirit-filled Christians. I wierzę, że napełnieni duchem mesjańscy Żydzi i chrześcijanie together can have the greatest witness to the Jewish people everywhere. Razem mogą być najwspanialszymi świadkami dla całego świata. Not only in Warsaw, nie tylko w Warszawie, but in Israel, ale w Izraelu, across Western Europe, w całej Europie Zachodniej, in Africa, Ethiopia, Zimbabwe, w Afryce, w Etiopii, w Zimbabwe, in Ukraine, na Ukrainie, across the United States, w Stanach Zjednoczonych. And ultimately, when spirit-filled believers walk in their spiritual fullness, i ostatecznie, kiedy wierzący będą chodzić w tej duchowej pełni, all Israel shall be saved. Cały Izrael będzie zbawiony. Now I want you to take what we've said this morning. I chciałbym, żebyście te nasze dzisiejsze rozważania wzięli ze sobą i mieli z tyłu głowy. I chciałbym was zachęcić, żebyście w domu przeczytali znów 9, 10, 11 rozdział listu do Rzymian. Przeczytajcie te trzy rozdziały w kontekście tego, co mówiliśmy. I zobaczcie, jak Bóg będzie mówił do was. See how you will be led to intercede in prayer. Jak będzie prowadził was, by wstawiać się w modlitwie. See how you will be so grateful for the stand of your church with Israel, the Jewish people. Jak będziecie wdzięczni za tą pozycję, jaką zajmuje wasz kościół w modlitwie o Izrael. And the need to give the gospel to all Jewish people. I tej potrzebie, by Ewangelia dotarła do wszystkich Żydów. Several years ago, kilka lat temu, I was teaching a Bible study in Hollywood, California. Prowadziłem takie seminarium biblijne w Hollywood, w Kalifornii. I was teaching in a storefront. Nauczałem w takim jakby w takim magazynie. And as I was teaching from the book of Matthew at this particular occasion, i kiedy nauczałem z Ewangelii Mateusza,
The door out to the street opened. Otworzyły się drzwi z ulicy. And a head poked through the door. I ktoś wsadził głowę. And I could see that it was a bald-headed man. I zobaczyłam tylko, że to taki łysiejący mężczyzna. His ears stuck out. Jego uszy tylko wystawały z tej and głowy. And he's a little old Jewish guy. I że to był taki starszy mężczyzna Żyd. So I signaled to him to come in. Więc pokazałem, zaprosiłem go do środka. And walking with his cane, he made his way down to the front. Of the room. No i on powolutku, opierając się o lasce, doszedł do samego przodu. And he sat down and I continued with the study. On usiadł, a ja nauczałem dalej. He listened very attentively. Bardzo uważnie słuchał. Before I could finish, he got up and left. Ale zanim skończyłem, on wstał i wyszedł. But the next Tuesday he was back. Ale kolejnego tygodnia wrócił. Again he came late. Znów przyszedł trochę and później left early. I wyszedł wcześniej. But the third week he was again there. Trzeciego tygodnia znów and był this tam, time był. He came and he stayed. Ale tym razem przyszedł i został. And he looked around seeing so many Jewish people that had come to faith in Jesus. I rozejrzał się wkoło i zobaczył tylu Żydów, którzy przyjęli Jezusa. He said, you know, these are my people and they can't all be wrong. I pomyślał, no nie, to są wszystko moi ludzie, oni wszyscy nie mogą się mylić. And so we were able to pray with Murray Cantor. Więc mogliśmy się modlić z Murray Cantor, tym człowiekiem. 80-year-old Murray Cantor. 80-letnim mężczyzną. To receive Jesus into his heart and life. By przyjął Jezusa do swojego and serca he was marvelously born again. I w cudowny sposób narodził się na nowo. And soon was filled with the Holy Spirit. I wkrótce został napełniony Duchem Świętym. And to Murray was given a high power evangelistic ministry. I on otrzymał w swoje ręce takie naprawdę rozwijającą się służbę ewangelizacyjną. He lived in the Knickerbocker Hotel. On mieszkał w Knickerbocker Hotel, which hotelu, by now was a Jewish retirement home. Który był wtedy już takim domem starców and dla so when Żydów. He would go into the Knickerbocker Hotel, he would witness to Jewish people. Więc kiedy wracał do tego hotelu, świadczył tym in the elevator, tam Żydom, w windzie, in the dining room, w jadalni, out on the streets in Hollywood, na ulicach Hollywood. He was sharing his faith continually. Stale dzielił się swoją wiarą. Loading up our vans with Jewish people to take them to our Bible study in Beverly Hills. Pakował ludzi do jakichś samochodów i transportował ich na te zajęcia biblijne. And he was an instrument in the hands of God to bring many, many Jewish people to faith in Jesus. Był narzędziem w Bożych rękach, przez które Bóg przyprowadził wielu Żydów do Jezusa. But that was just half the story. Ale to tylko połowa historii. Then God gave Murray Cantor następnie Bóg dał temu człowiekowi służbę uzdrowienia. And so now he was laying hands on the sick in the elevators. Więc kładł ręce na ludzi w windzie. Laying hands on the sick in the dining room. W jadalni. Laying hands on the sick in the streets of Hollywood. Na ulicach Hollywood. And God was healing Jewish people one after another. I Bóg uzdrawiał Żydów jednego po drugim. And bringing them to faith in Jesus as a result of signs, wonders and miracles. W efekcie tych cudów i znaków przyprowadzał ich do wiary w Jezusa. I'm not used to working with one of these, sorry. And Murray Cantor continued in his anointed life of winning Jewish people to the Lord and bringing healing to the Jewish community. Więc ten człowiek, Murray Cantor, kontynuował swoje życie, przyprowadzając ludzi do Jezusa i uzdrawiając. But one day, after Murray had been saved and used of God in such marvelous ways for about 6 months. Ale pewnego dnia, po tym jak on został zbawiony i przyprowadzał ludzi do Jezusa, jakieś 6 miesięcy później, he made an appointment and came to my office. Umówił się i przyszedł do mnie do biura. And as he came through the door of my office, jak wchodził przez drzwi do mnie do I biura, could see that he was angry. To wiedziałem, że jest wściekły. I could see that he was upset. Wiedziałem, że jest zdenerwowany. And he made his way towards my desk. Podszedł do mnie do biurka. And I said to him, Murray, you look very upset. You look very angry. Mu, słuchaj, wyglądasz na bardzo zmartwionego, zdenerwowanego. And as he sat down, he said, yes, I am very angry. I siadając powiedział, tak, jestem bardzo zły. I am livid. Jestem bardzo zdenerwowany. He said, I'm so grateful that I know the Lord. Jestem taki wdzięczny, że znam Pana. I'm so happy that God has saved me. Jestem taki szczęśliwy, że Bóg mnie zbawił. And used me now to bring so many dozens of other Jewish people to faith in Jesus. I że używa mnie teraz, żebym przyprowadził całe dziesiątki innych Żydów do Jezusa. And a healing ministry? No i to ta służba uzdrowienia? Who knew? Kto by się spodziewał? Look what God has done. So many Jewish people being healed. Zobacz, co Bóg zrobił. Tylu Żydów uzdrowionych. He said, about these things I am not angry. Oto nie jestem zły.
But here's what I am angry about. Ale oto na co jestem zły. Where were you people all my life? Gdzie wyście ludzie byli całe moje życie? Why didn't anybody come and tell me about Jesus much earlier? Dlaczego nikt nie przyszedł wcześniej i nie powiedział mi o Jezusie? I could have been saved as a teenager or in my 20s. Mogłem się nawrócić jako nastolatek albo kiedy miałem 20 lat. I could have been bringing people, Jewish people to faith in my 20s and 30s. Mogłem prowadzić Żydów do Jezusa kiedy miałem 20-30 lat. I could have seen so many Jewish people healed by the power of God's Spirit in my 40s and 50s. Mogłem oglądać tyle uzdrowień z mocy Bożego Ducha kiedy miałem 30-40 lat. But where were you? Ale gdzie wyście byli? Nobody told me. Nikt mi nie powiedział. Now I'm 80 years old. Teraz mam 80 lat. How long do I have to serve God? Ile mi zostało, żeby służyć Bogu? My life has been wasted on sin. Moje życie było zmarnowane. Where were you people? Gdzie wyście ludzie byli? I said, Murray, I'm so sorry, Murray. Powiedziałem, Murray, bardzo mi przykro. Someone should have come and told you about Jesus. Ktoś powinien był przyjść i powiedzieć ci o Jezusie. I'm so sorry, no one did. Tak mi przykro, że nikt tego nie zrobił. And with that, he got up and walked out of my office. Po czym on wstał i wyszedł z mojego biura. He continued his evangelistic ministry. Kontynuował swoją służbę. He continued to have a very anointed healing ministry. Ewangelizował, uzdrawiał. And another 6 months went by. Minęło kolejne 6 miesięcy. And I got a telephone call from my associate. I otrzymałem telefon od współpracownika. Saying I have bad news. Powiedział, że mam złe wiadomości. Murray Cantor was walking down Hollywood Boulevard today. Murray Cantor szedł dzisiaj ulicą. And he had a heart attack and he died right on the street. I doznał ataku serca i zmarł na ulicy. As we began the preliminary plans for his funeral. I gdy zaczęliśmy przygotowania do pogrzebu. His words were ringing in my ear. To jego słowa wracały cały czas. Where were you people all do mojego my umysłu. Life? Gdzie wyście ludzie byli przez całe moje życie? I could have been serving the Lord my whole life. Mogłem służyć Bogu całe moje życie. Now thank God he did serve the Lord for 1 year. Dzięki Bogu, że służył Bogu. And he was able to be an evangelist. I że mógł być ewangelistą. And he was able to bring healing to so many. I mógł przynosić uzdrowienie dla tak wielu. But really he should have been doing that for his whole life. Ale powinien był to robić przez całe swoje życie. Listen. Posłuchajcie. Jewish people, the whole of Israel. Żydzi, cały Izrael. Should be walking in the faith of Jesus. Powinni chodzić w wierze Jezusa. And should have been walking in the faith of Jesus for the last 2000 years. I powinni byli chodzić w wierze w Jezusa przez ostatnie 2000 lat. But we ignored Paul's theology of Israel. Ale zignorowaliśmy teologię Pawła dotyczącą Izraela. We ignored the biblical revelation. Zignorowaliśmy biblijne objawienie. We accepted as truth the words of Greek philosophers. Przyjęliśmy jako prawdę te słowa greckich filozofów. And discounted God's revelation. I pominęliśmy Boże objawienie. And there's going to be 80 generations of Jewish people. I będzie to jakieś 80 pokoleń Żydów. We're going to point the finger at the church. Którzy wskażą palcem na Kościół. Where were you people? I zapytają, gdzie wyście ludzie byli? We could have been serving Yeshua all these centuries. Mogliśmy służyć Jeszuę przez wszystkie te wieki. Gdzie wyście byli? And I say, a ja powiem, let not this generation of Jewish people say the same thing to us. Niech to pokolenie Żydów nie powie tego samego do nas. We're not responsible. There's nothing we can do for past generations of Jewish people. Nie możemy już nic zrobić dla tych pokoleń, które minęły. We may not be here to reach out to Jews of future generations. Może nas tu już nie być dla Żydów tych przyszłych pokoleń. But we are responsible for the Jews who are breathing the same oxygen we are on planet Earth today. Ale jesteśmy odpowiedzialni za tych Żydów, którzy oddychają tym samym powietrzem na ziemi dzisiaj. Let's get under God's burden for Israel. Poczujmy to Boże serce dla Izraela. Let's share the apostolic perspective. Podzielajmy tą apostolską perspektywę. Let's give the word of God to the house of Israel. Dajmy Boże słowo domowi Izraela. And believe for the salvation of all Israel in our own generation. I wierzmy w zbawienie Izraela w naszym pokoleniu. God bless you. Z Bogiem. Thank you, Pastor, again. Dziękuję, Pastorze.
Cieszymy się, że jesteście z nami i że możemy dzielić się z Wami Bożym Słowem także online. Jeśli to dzisiejsze przesłanie dotknęło Waszego serca, możecie nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online@sthpopółnoc.pl. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcecie pomóc nam się rozwijać, możecie to zrobić. Wejdźcie na naszą stronę internetową i przekażcie dowolną kwotę na konto SCH Północ z dopiskiem multimedia. Cieszymy się, że jesteście z nami i do zobaczenia za tydzień.